Kupiłeś sobie coś ładnego? Nic sobie nie kupiłem. Parzy, parzy, parzy. A mam obraz do naszego nowego domu. Stambuł! Zaczynamy przygodę. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym ostatnio się pożegnaliśmy, czyli w pociągu do Stambułu. Jesteśmy obecnie w Turcji, jesteśmy na krótkim urlopie, na krótkim zwiedzaniu. Właściwie zwiedzaliśmy przede wszystkim Ankarę, a teraz jedziemy do Stambułu, żeby się zrelaksować, pójść na zakupy, dobrze zjeść, może też coś zobaczymy. Chcemy odwiedzić jakieś dzielnice, w których jeszcze nie byliśmy. Gdzieś kokoreć Kasia chciała. Nie, ja nie będę jeść. Bo właśnie, my już kiedyś w Stambule, właściwie nawet dwa razy byliśmy podczas naszej ostatniej podróży 2 lata temu. Jeśli jesteście ciekawi, co można dobrego w Turcji zjeść, taki odcinek powstał, a także odcinek o tym, jak w ogóle się podróżuje przez Turcję, jak tam przejechać kamperem. Więc do tego wszystkiego Was zapraszamy. My natomiast będziemy spacerować i to przejść. Nasza podróż pociągiem ledwo się rozpoczęła, a już przynieśli nam żarełko. I się bardzo z tego powodu cieszę, bo się bałem, że będziemy jechać 4 godziny i że będę po prostu tutaj głodny. I dostaliśmy takie pudełko, kawkę. Ojej, tu mamy wodę, ale malutka woda. Ciasteczko. Bułeczka z serem. I soczek. Ale miło. Jak w pierwszej klasie w samolocie. Nie wiem, czy w każdym pociągu dają coś takiego. My jedziemy biznes klasą, ponieważ różnica pomiędzy zwykłą, ekonomiczną, a biznes była bardzo niewielka. Tutaj Wam napiszę, jaka była różnica. Tyle kosztował bilet ekonomiczny, a tyle kosztował bilet w pierwszej klasie. To jest długa podróż, więc założyliśmy parę złotych, żeby mieć wygodne miejsce, to raz, siedzieć koło siebie, to dwa. No i jeszcze dostaliśmy ciabatę, soczek i kawkę. Super. Zaczynamy przygodę. Po Stambule będziemy się poruszać komunikacją miejską. A bo i nie. Jedz te pieniądze. Super. I żeby poruszać się po Stambule komunikacji miejskiej, trzeba mieć taką kartę dotykową, zbliżeniową i płacić. Tak. Dziękuję. Jedna na dwie osoby? Tak, jedna na dwie osoby wystarczy. Tam i mamy atak iść do góry. Małżeńskie łoże wreszcie, może coś będzie. Dzisiaj już nie będziemy zwiedzać, tylko odpoczniemy po tej długiej podróży. Ja mam parę rzeczy do zrobienia na komputerze, potem sobie włączymy serial i będziemy odpoczywać. Jeżeli chodzi o połączenia z internetem w miejscach publicznych, to tak jak mówiłem Wam ostatnio, ja zawsze korzystam z VPN-a, z Surfshark VPN. Łączę się w publicznych miejscach, takich jak hotele, jak jakieś restauracje, kawiarnie, żeby zabezpieczyć swój komputer, swój telefon i wszystkie dane, które mam zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Teraz z okazji Black Friday jest bardzo dobra oferta i bardzo dobra okazja na to, żeby nabyć taki VPN. Jeżeli skorzystacie z naszego linku lub wpiszecie hasło przez V podczas rejestracji, to możecie otrzymać do pół roku za darmo. Jeżeli zdecydujecie się teraz na dołączenie do
Surfsharka, to będziecie mieć do wyboru trzy opcje. Pierwsza to Surfshark VPN, czyli po prostu ochrona waszych danych przed niepożądanym wykradnięciem, lub Surfshark One. To jest taka usługa dodatkowa, w ramach której otrzymujecie m.in. antywirus, czyli po prostu wasze komputery czy telefony są dodatkowo chronione przez program antywirusowy. Po więcej informacji wysyłam was na stronę Surfsharka. Wystarczy, że klikniecie link, który jest pod spodem w opisie tego filmu. On was przeniesie bezpośrednio na stronę promocyjną i tam zobaczycie wszystkie szczegóły, no i będziecie mogli sobie pobrać i zainstalować Surfsharka na własnym komputerze lub telefonie. Cześć, witajcie. Zaczynamy nowy dzień, jesteśmy wyspani, mamy poranek. Jedziemy dzisiaj na Kadikoy, czyli taką dzielnicę hipsterów, gdzie żyje dużo młodych ludzi, jest dużo fajnych kawiarni, sklepów, więc jedziemy poczuć trochę klimat takiego miejsca i jedziemy na zakupy ubraniowe. Przesiadamy się z tramwaju na pociąg i jesteśmy w tym momencie w tunelu pod ziemią, ponieważ będziemy jechać z kontynentu na kontynent, bo Istanbul znajduje się na dwóch kontynentach, europejskim i azjatyckim. Stara część, Konstantynopol, znajduje się właśnie na europejskiej, tam gdzie my obecnie mieszkamy, a Kadikoy jest już na stronie azjatyckiej, więc będziemy płynąć pod wodą. Czyli Islak Burgera. I teraz dopełniam ten odcinek. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, hamburger na parze. To jest po prostu bułka, mięsko w środku, dużo sosu pomidorowego. No i ta bułka jest rozmoczona, bo on się podgrzewa na parze. Spodziewałem się, że to będzie niedobre. Ale jest bardzo dobre. Sosik fajny, lekko pikantny. Bułeczka mięciutka, mięsko, świeże, dobre. Postanowiliśmy się z Łukaszem rozdzielić, bo każdy z nas szuka innych rzeczy w innych sklepach. Ja szukam vintage shopów, a Łukasz stwierdził, że jemu się nie chce na mnie czekać za każdym razem, kiedy wychodzę do vintage shopu. Jak już wcześniej wam mówiłam, Kadikoy to miejsce, gdzie jest dużo hipsterów, ale jest to też takie miejsce, gdzie zobaczymy dużo tattoo shopów, czyli miejsce, gdzie można zrobić tatuaże. Jest tu w ogóle bardzo dużo wytatuowanych ludzi z kolczykami, ludzi, którzy właśnie ubierają się w vintage shopach. Także trochę taki ośrodek kontrkultury, dużo artystów. No ja kocham takie klimaty, także tutaj czuję się jak ryba w wodzie, więc jest dobrze. Ale super, tu jest wystawa, zobaczcie. Dobra, niewiele upolowałam, te dżinsy, jestem i tak szczęśliwa, a teraz wracam pod Byka, czyli takie główne miejsce na Kadikoy, w poszukiwaniu Łukasza. Mówiliśmy się tutaj o 4:00. Ja to żyję. Kupiłeś sobie coś ładnego? Nic sobie nie kupiłem, ani co? Jednej rzeczy. Przyszliśmy coś zjeść, bo jesteśmy mega głodni.
jesteśmy w takim miejscu, w takim bufecie, gdzie jest właśnie fajnie, bo jest tanio. Bardzo dużo jedzenia do wyboru, także zobaczcie, co mamy do jedzonka. To wszystko tutaj kosztowało 10 euro. Obie dla dwóch osób i jeden deser. Bardzo dobrze. O kurczę, to jest fajne. Mięsko tutaj zapiekane. Kalazenia trochę. To smacznego. Dzięki. Good night. Witajcie w nowym dniu. Wzięłam kartę. Zaczynamy. Idziemy dzisiaj zwiedzać miejsce, którego nie udało nam się odwiedzić ostatnim razem, bo było w remoncie. Z tego, co wyczytałam, jest już otwarte i można zwiedzać. Primark. Jedziemy zobaczyć błękitny meczet, czyli jeden z takich najważniejszych zabytków Stambułu. Położony tuż obok Hagia Sofii, czyli Hagi Sofii. W samym centrum miasta. Co mam do więcej mówić? Zapraszam do zwiedzania. Spotkamy się z Polakami. Do błękitnego meczetu może wejść każdy, bez ponoszenia opłat. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą ściągnąć buty, a panie dodatkowo muszą zasłonić włosy. Stąd moja czapka na głowie. Meczet zachwyca swoim wnętrzem od momentu przestąpienia przez jego próg. Jest ono wielkie, przestronne, pięknie oświetlone i ozdobione. Uwagę przykuwają śliczne kafelki, których dominujący kolor sprawia, że meczet nazywany jest błękitnym. Koran po polsku w ogóle tutaj jest. Za darmo można sobie wziąć, poczytać. Zleceniodawcą budowy gmachu był sułtan Ahmed I. Chciał, by jego meczet przyćmił stojącą obok Hagię Sofię. Budowa zajęła 7 lat i został ukończony w 1616 roku. No piękny był ten meczet. Cieszę się, że do niego weszliśmy i poczekaliśmy chwilę w tej kolejce, która na szczęście bardzo szybko przeszła. Cieszę się, że go zobaczyliśmy, bo no przepiękny jest, naprawdę zachwycający. Znajdujemy się teraz na hipodromie, który w centrum ma ustawiony egipski obelisk, przywieziony bardzo dawno temu do Stambułu. Już o tym wszystkim opowiadaliśmy kiedyś wam tutaj na YouTubie, dlatego też, żeby nie dublować tych informacji, nie będę ich mówił. Jeżeli ktoś z was chce się dowiedzieć więcej na temat Stambułu, zabytków, ciekawostek, to możecie sobie kliknąć tutaj, albo po prostu wyszło wygooglować na naszym YouTubie Stambuł, ponieważ jest zrobiony 2 lata temu bardzo fajny film, chodziliśmy z przewodnikiem i zdradzaliśmy wam bardzo dużo ciekawostek i informacji na temat tego miasta. My teraz idziemy zaopatrzeni w ulotkę o islamie, bo nie wziąłem tej księgi Koranu, a idziemy teraz na kawkę, ponieważ rozchmurzyło się niebo nad Stambułem, więc idziemy do jakiejś kawiarni, usiądziemy sobie w ogródku i będziemy sobie chillować się i chłonąć atmosferę tego miasta. Makłowicz, nie? Przyszliśmy w to miejsce, w którym kręciliśmy kilka lat temu odcinek o jedzeniu tureckim, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak wyglądają ceny i chciałem konkretnie porównać te ceny sprzed 2 lat i z tego roku, ale w tej samej restauracji. Dlatego robię sobie tutaj zdjęcie tego menu, ale już widzę, że cena jest dużo, dużo większa. Żebyście nie słyszeli odgłosów kawiarni, natomiast w tle możecie usłyszeć odgłos śpiewającego muezina, który teraz w każdej wieży, a tych wież w Stambule jest kilkaset, śpiewa teraz pieśni modlitewne. Moi drodzy, zrobiłem takie szybkie podsumowanie cen po prostu w restauracjach i na ulicach. Kilka pozycji, tylko żeby wam pokazać mniej więcej, o ile co zdrożało. Więc w tej restauracji, w której stołowaliśmy się 2 lata temu, ceny następująco wyglądają. Wcześniej płaciliśmy za tawuksisz, czyli za szaszłyka z kurczaka, 50 lir, teraz kosztuje 250, czyli tyle razy podrożało. Pide, czyli taka pizza w kształcie łódki, kosztowała 25, teraz kosztuje 250, czyli 10 razy podwyżka. Lahman dżun 20 kosztowało, teraz kosztuje 100, czyli 4 razy podrożało. 5 razy
Tasty Kebab, czyli ten kebab w dzbanku, kosztował 100 lir. Teraz za niego trzeba zapłacić 510, czyli znowu podwyżka 5 razy. Czyli po prostu podwyżka, wszystko poszło 5 razy do góry. I mam tutaj ze sobą banknocik i monetę. I to jest 1 lira. Kiedyś za 1 lirę można było kupić bochenek chleba. Teraz za bochenek chleba trzeba zapłacić 5. Czyli wniosek jest prosty. Wszystko po prostu podrożało 5 razy. Dobra, jedzenie podrożało 5 razy na przestrzeni tych 2 lat w związku z wysoką inflacją. Natomiast to, co może Was jeszcze interesować przyjeżdżając tutaj, to cena za paliwo. Jak przyjechaliśmy 2 lata temu, to płaciliśmy 3,38 zł za paliwo, a teraz 5,58 zł, czyli podwyżka jest o 2 zł na litrze diesla. Jeszcze tutaj sobie zapisałem kasztany. Kasztany za 100 gramów płaciliśmy 15 lir, a teraz kosztują 5,10, czyli tutaj podwyżka jest 3 razy mniej więcej na kasztanach. No, to tyle. Ale taka ciekawostka, jeżeli chodzi o przelicznik, to za bochenek chleba trzeba zapłacić 5, w przeliczeniu na złotówki to jest 73 grosze. Więc nadal za bochenek chleba płaci się mniej niż złotówkę, czyli ogólnie te ceny, jak się przyjeżdża z pieniędzmi z zagranicy, nie są wysokie. Są wyższe niż były 2 lata temu, ale i tak są dużo, dużo niższe niż w Polsce. Tyle, jeżeli chodzi o ceny. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to piszcie w komentarzach, bo porobiłem dużo zdjęć różnych innych produktów, to chętnie Wam powiem w komentarzach po prostu, co ile kosztuje. No i kogo my tu mamy? Dzień dobry, Łukasza, jestem w knajpie i patrzcie, kogo tu spotkałem. Normalnie na końcu świata. Witamy w Turcji, merhaba! Turcji. Monia i Paweł z kanału Teraz Pera, ale raczej wszyscy, większość z Was podejrzewam, że zna ich. Dokładnie, już nieraz się widzieliśmy. Pędziliśmy do Was, ile się tylko dało. A, super się udało. W Polsce się nie udało, to się udało w Stambule. Jej! Dzisiaj w tej kawiarni z Moniką i Pawłem, którzy treptają tutaj właśnie z centrum Stambułu i jesteśmy w jakimś takim bardzo ciekawym miejscu, bardzo artystycznym, kolorowym, hipsterskim. Kasia mnie tu przyprowadziła, to nigdy nie byłem, nic o tym nie wiem. Hej! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, siema. Przywieźliście nam piękną pogodę dzisiaj. Patrz, mały książę. Kucuk Prince. Twoja ulubiona książka. O Pawle. Tak. Księciu. Monia sobie kupiła taką tutaj farapę, a Paweł ma herbatę. Ale jakąś taką, nie czaj. To jest szałwia. Naszego nowego domu, który jeszcze nie istnieje, ale kiedyś będzie istniał i będziemy tam po wieży sobie damę z koteczkiem. Tutaj jest takie zabezpieczenie. Jeżeli jest droga jednokierunkowa, to bardzo często w Turcji znaki są w ogóle totalnie nie brane pod uwagę, są ignorowane. I żeby tutaj nie jechali ludzie pod prąd, to władza zamontowała takie kolce, więc jeżeli ktoś podjedzie z tej strony, to nic innego się nie stanie, jak po prostu przebije sobie opony obydwie. A jeżeli ktoś jedzie z góry, no to po prostu te kolce się, że tak powiem, chowają. Wielki brat patrzy. Więc jesteśmy w dzielnicy Balat, która to była kiedyś, dawno temu, dzielnicą, gdzie mieszkała społeczność żydowska. Potem oni wyemigrowali do Izraela, na ich miejsce pojawili się Kurdowie, a obecnie jest to taka współczesna dzielnica, w której jest bardzo dużo kafejek, kawiarni, sklepików z vintage shopami, hotelików. Słynie ona też z kolorowych, pięknych domów i dlatego właśnie tu przyjechaliśmy, żeby zobaczyć te piękne domy. No, pięknie, pięknie.
nawet są te blachy pomalowane ładnie. Takie londyński szorelicz trochę. O co tu chodzi, Kasia? Dlaczego ci ludzie robią sobie zdjęcia na schodach? To są ładne kolorowe schody, ładne zaułek, Instagram rządzi. To siadaj na tym, ktoś ci zrobię. Dobra. A was zapraszam na naszego Instagrama. Jeżeli jeszcze tam nie jesteście, to warto wejść, zostawić follow, bo my tam cały czas wrzucamy zdjęcia. I jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to mamy Instagrama pod nazwą Podróżowanie. O, takie coś muszę kupić. Jak już będziemy w Portugalii, to taki samochodzik, motorek. Patrz, jakie auto, brokatowe całe. Wow, z takiego potłuczonego szkła. Gdzie jesteśmy, co robimy? Idziemy oglądać kolorowe domy, z których słynie ta dzielnica. Już przed nami je widać, super to wygląda. Tu są kolorowe domki. W tym miejscu jesteśmy. Jesteśmy na festiwalu Instagrama. Wszyscy tu walczą o to, żeby mieć piękne zdjęcie. Laski się tu przebierają w ogóle. Tak? Tak. Zmieniają outfity. My life will enlever le mode life. O, beautiful. Super, też się cool, pięknie. Też się cool. Jest pamiątka, no jest ładnie. Nie dajcie się zwieść tym wszystkim zdjęciom pięknych, kolorowych budynków, które można obejrzeć później na Instagramie. To nie jest prawdziwa Turcja, tak Turcja nie wygląda. Na wprost tych budynków jest po prostu taki syf. Po prostu tutaj jeszcze jest ładnie, ale tam na wprost tych budynków po prostu jakieś chleby spleśniałe, kubki kotów i no taka bieda. Ale no tego nie widać w internecie. Więc jakbyście tu kiedyś przyjechali do Turcji, żebyście się nie zdziwili. Coś tu się dzieje. Na mobilizacji. Odejść od tej turystycznej zbieganiny, wejść w jakąś uliczkę po prawej, lewej i tam coś razem z Turkami zjeść dobrego, tureckiego, na zakończenie naszego cudownego pobytu. To, co widzicie za mną, to nie jest sękacz, tylko to jest kokorecz. A kokorecz to jest potrawa składająca się z pieczonych jelit baranik. Tam są normalnie jelita barana owinięte na palu, to się grilluje, potem się to kroi, podsmaża, kropnie śmierdzi i potem się cały tydzień odbija. Ale jedzą to zwłaszcza wieczorem po kielichu. Nasz ostatni posiłek, może nie ostatni posiłek, ale ostatni obiad w tym pobycie. Będziemy jedli gozleme, czyli taki naleśnik nadziewany. Tam za mną jest pani, która to właśnie przygotowuje. Na razie ona kładzie jakieś chlebki, ale za chwileczkę jak będziemy zamawiać, to wam pokażę, jak się przyrządza właśnie taki tradycyjny gozleme. Dwie wersje, jedna ze serem, druga ze szpinakiem. No i teraz jest debata. Które bardziej lubi, Kasia? No chyba ser. Ser? Ale nie jestem jeszcze pewna. Monika? Szpinak. Ser. Ja też szpinak, czyli my z Moniką szpinakowi, a wy jesteście serowi. Tak. Najbardziej to bym chciała je połączyć, jedno. No. To bym był dokładnie o tym samym pomyślałem, ale przepyszny. To musisz, Kasia, taki ten, powiem, tej pani to powiedzieć. Autorski. Madame. Przyszedł czas pożegnań. Zostawiamy Pawła i Monikę w Turcji. Bawcie się dobrze. Będziemy na pewno. A my... Szkoda, że jedziecie. Będziemy się oglądać na YouTubie. Właśnie porównujemy Balat i Kadikoyd i dochodzimy do wniosku, że Balat jest ładniejszy. Wizualnie po prostu jest tu ładniej, czyściej, jeszcze bardziej europejsko.
Więc no, chyba balad wygrywa, chociaż Kadikoy też jest fajny. Ale na balad jest dużo bliżej, nie trzeba jechać na drugą stronę miasta, nie trzeba brać tramwaju ani jakieś łódki, tylko po prostu można ze spacerkiem tutaj przyjść. Warto, jakby ktoś kiedyś bywał w Stambule, to myślę, że powinien się tu pojawić na balacie. Na balety, do balatu.